No i wam pokażę. Piękna tutaj woda. Taka można sobie odpoczywać. Tu kaczki są. Tam dalej. No, nie będę tam szedł, ale tam dalej jest. Tam ma bobrów gdzieś. Prawdopodobnie. Bo bobry to są takie fajne zwierzątka są. Przychodzą. Takie miłe. Tam w tym Kubusiu Puchatku był taki bober, co on chodził pod ziemią i coś tam budował, wybuchał. Czy to bober, czy nie bober, nie wiem. Bez różnicy. Ładna woda. Fajne okolice tutaj. Chyba, że bobry są niezbyt takie przyjemniaczki, jak ktoś ma sad jabłoniowy. Zaraz wam pokażę. Skurczybyki. Przylazły. No i co? Pieniek zostawiły. Drzewko przywiązane do palika. Nawet nie mogły go zabrać. Tutaj jakoś wyciągnęły, wyszarpały. No sobie budują tamę. Sobie człowiek dba. Pryska. No pryska może nie. Witaminą C i wapnem, bo to żeby zdrowe jabłko było. Żeby nikt tam nie zarzucił, ale przychodzą sobie przyjemniaczki na gotowe. Człowiek pieli. No pieli, nie. Nie pieli, co ja gadam. No tu kosi. Przycina te drzewka. Przywiązuje, żeby się nie przewalały. No nie przewaliło się, nie? W sumie to się nie przewaliło, ale... O. Chyba to nic mu nie dało, że się nie przewaliło. Tak więc, panie bobrze, jakbyś tutaj chciał przyjść, to weź sobie, odwiąż te sznurki i zabierz to drzewo, bo ja później to muszę sprzątać wszystko. No i dobra, a tu mamy następne. Tu się w zeszłym roku wgryzły kawałek, nie dał rady, bo go chyba ktoś wystraszył. To przyszedł sobie w tym roku i zeżar. No i co? I tak sporo pożarły. Lubią bobry. Tylko, że to są kurde straszne pasożyty. Jak ktoś ma sad jabłoniowy. Jak ktoś nie ma, tylko ma działeczkę, no to posadzi marcheweczkę, posadzi sobie jakąś tam pietruszeczkę. To on bobr nie zeżre, bo on tylko gryzie drzewa, skubaniec. Ale zobaczcie, tutaj rosną sobie dzikie drzewa. To ich skurczybyki nie ruszają, tylko sad jabłoniowy. O, może mu smakują te polskie jabłka. Drogie. Złoto grujeckie. Wyhodowane przez sadowników ciężką pracą. Proszę bardzo. O, nie wiem, co tu jeszcze opowiadać, jakieś głupoty. Ale... Zaraz sprawdzimy. Może jest jeszcze jakieś nadżarte. No to widać, no. Skubańce wiele zeżarły. Lubią te drzewka tak. O, tutaj. Świeże cięcie. Bober se żerze. Jakby ktoś nie wiedział, jak bober tnie drzewo, to tak. O, jak siekierą było obdziabać. Tu sobie patyki poobcinał wcześniej, żeby miał łatwiejsze dojście. A tutaj o, chlapsnął równo jak od siekiery. I tyle. No to tak, to co chciałem pokazać, pokazałem. Styknie chyba. Miłego. No i do następnego. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.